Dzień dobry, kochani, ten odcinek będzie vlogowy, na który bardzo serdecznie Was zapraszam, ponieważ będą to nasze wakacje. Będzie to typowy vlog, mega luźny. Chcę Wam pokazać, jak będzie wyglądała nasza podróż, ile co nas kosztowało, żebyście mogli sobie ewentualnie porównać. My wybieramy się dzisiaj do Dubaju, przyjechaliśmy wczoraj z Krakowa do Warszawy na jedną noc i właśnie zbieramy się na lotnisko. Te wakacje spędzimy również z moim tatą i Basią. Dwa lata temu, kiedy byliśmy w Dubaju z całą ekipą, mój tata powiedział, że jego marzeniem jest zobaczyć Dubaj. Stwierdziłam, że aktualnie mam takie możliwości, a tata całe życie bardzo mnie wspierał i pomagał, więc pozwoliłam sobie na zabranie ich na wycieczkę marzeń. Pamiętajcie, że to też Wasza zasługa, więc spełniliśmy to marzenie wspólnie, za co jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Ja jeszcze zacznę od tego, że pewnie na moim Instagramie widzieliście, a jak jeszcze nie widzieliście mojego Instagrama, to zapraszam, jest tutaj. Spłukło mi oko, dostałam alergii na rzęsy, które chciałam zrobić sobie na wyjazd, żeby wyglądać piękniej, ładniej i w ogóle fajniej. Więc dostałam alergii i jest coraz lepiej, ale i tak to oko mam spłuchnięte, więc się po prostu nie maluję, żeby mi po prostu jeszcze nic nie spłukło. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Idziemy razem jak coś. Idę się umyć. Aha, 10 minut do wyjazdu i chłop się będzie jeszcze mył. No dobra, to pa. Czyli pierwsza klasa wchodzi sobie osobnym rękawem, a biznes klasa wchodzi z klasą ekonomiczną. Żebyśmy się przypadkiem z nimi nie spotkali, ponieważ oni... Około 20 tysięcy mogą. 20 tysięcy, więc oni wchodzą sobie tym rękawem, a my tym drugim. Więc za 4 bilety Emirates zapłaciliśmy ile? 14 tysięcy za 4 bilety. Z wyborem miejsc i już ze wszystkim. A jeszcze, bo mamy inne miejsca, ale zaraz o tym opowiem. Vlog ze wszystkiego. Tutaj Łukasz ogarnął nam miejsca, które są podwójne. Tyły mają tak samo. Bo jeszcze nie mówiłam o tym, ale z nami na wyjazd jedzie mój tata i pani Basia. Ostatnie słowo? Bardzo fajnie. Kolejna ciekawostka w domie. Łukasz stwierdził, że przed wylotem zamówi sobie danie gluten free. Szukałem czegoś najbardziej ketogenicznego, żeby nie było mało pszenicy i tak dalej. Żeby też starczyło stanę wcześniej przed wszystkimi, no i udało się dostać. Tak, jako to prawda. Jak to pierwszy Łukasz pobrał serial, oglądamy turbulencję, ale najpierw jedzą. Hej! Przyspieszona wersja zdarzeń, widzowie, już weszliśmy. Mieliśmy prawie 20 minut do odbioru bagaży i pierwszy raz w Dubaju dostaliśmy kartę. Karta, w której jest internet i darmowa karta SIM. I nasze walizki już przyjechały. Przeżyła kolejną podróż. Przeżyła, no. Piękna. Mamy godzinkę 22 prawie, więc my się zwijamy, a w hotelu czekają na nas znajomi. Także zaraz zobaczycie, z kim się wybraliśmy jeszcze tutaj, oprócz oczywiście mojego taty. To jest duże. No. O Jezu, jakie słodkie. To jest to? Ja cię pierdolę. No tego się nie spodziewałam. Ja naprawdę nie spodziewałam się tego. Kochani, jak widzicie, dojechaliśmy do Atlantisa i widzieliście przed chwilą reakcję na hotel, ponieważ nie powiedzieliśmy Basi, gdzie będziemy, w jakim hotelu, a wybraliśmy Atlantisa, ponieważ dostaliśmy też na niego zniżkę i lepsze pokoje. Wiecie, wspomnienia wracają, bo tutaj nagrywa się wtedy z ekipy i wiem, że to będzie naprawdę fajnie. Także odbiór pokoi i lecimy. No i piękny nasz hol. Byłam pewna, że będziemy się widać z dwoma kamerami w taki sposób. Nie, 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 cześć! Cześć. Piękny! Piękny! Ale jest wielki ten pokój, ja go tak nie zapamiętałam. Taki był. No i drzwi, o których nie używamy. O, jest. To jest do tego, jak szybko chcesz iść do kibelka? Nie w buciura! Ej, ale fajnie, że jest kibel, jeszcze zamykamy. To mnie trochę przeraża jednak, aż taka wysokość. Trochę się boję. Ja nie lubię aż takie. No, ja... Fajnie. Wow. Fajnie, co ty jesz? Gruszka. A ja robię przejście i jutro się widzimy, jak już będę pewnie piękna i pachnąca. Dzień dobry, kochani, witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj jest już godzina 16 albo 17, bo dzisiaj cały dzień spędziliśmy na basenie, nagrywałam tego. I teraz wybieramy się na miasto, coś zjeść. Mamy też wynajęty samochód cabrio, a taki widok mamy, no przepięknie. To ten tego. Jawory mają furkę. No i taki fajny przejazd Dubajem. Kochani, mamy dzień później i jesteśmy już dzisiaj nad basenem. Później jeździmy właśnie do miasta i zwiedzamy jakieś różne kieruneczki. Mogę Wam pokazać proces zamawiania drinka tutaj, bo jest całkiem ciekawy, ponieważ się zamawia tutaj się drinka. Pan przychodzi i może sobie zamówić drineczka. Zadzwonione.
czekaliśmy. 10, no. Takie, które się zamawia do pokoju, nie są tak dobre jak tu na basenie. To wiele są lepsze tutaj. I większe, i tańsze. 50 aedów od Łukasza, a moje 65. Jakbyście się kiedyś zastanawiali, skąd mam wyjść do nagrywania filmów, to tata ma swoją kamerę, rodzinną. 14 lat temu nagrywał nas w Kanadzie i dzisiaj tą samą kamerą nagrywa nas w Dubaju. Patrzcie, jakie to są furki. O, fajne furki. Jesteśmy, proszę Państwa, w Dubai Mallu i chciałoby się rzec moją rozmach, ponieważ to jest Dubai do góry nogami? Tak. Będzie Wam się nudziło w galerii, stwierdzicie, że chcielibyście sobie pojeździć na przykład na lodowisku, no to proszę bardzo. W Dubai Mallu chcemy spróbować usiąść w kawiarni, do której zawsze chodzimy, nazywa się Leto, więc bardzo ją polecam i ona ma widok na całe fontanny. Ile czekaliśmy? 40 minut? 40 minut, ale git. Wow. No więc tutaj są fontanny, pokaz fontan, tam na dole bardzo, bardzo dużo ludzi. Tata z kamerą. A mamy tutaj stoliczek piękny, proszę bardzo. Więc fajnie. Ładny. Bo ja jestem w tle. A to tak. Dobre, no, zarobisz to. Tak? Bezalkoholowe, piękne. Dorosł z jajkiem? Ja mam to dopiero. Właśnie to nie jest dorosł, to jest chicken soup. Ojej. Dobrze, że nagrali nasi faceci, dobrze, że nagrali. Nagrałem. Siódmym razem. No teraz to mocno wygląda. Dobrze, żeś zaparkował. Z racji tego, że jesteśmy tutaj akurat w sobotę, to odpaliliśmy sobie na telewizorze kolejny odcinek Twoje 5 minut, odcinek już siódmy, więc tutaj będziemy mieli lożę szyderców. Ja wiem, co się stało. Jeszcze chciałam pokazać moją piękną tapetę w telefonie, którą otrzymałam. Proszę bardzo, przepiękna. Robię taki przepiękny aktyw. Jest godzina pierwsza w nocy, a tutaj w Atlantisie, proszę Państwa, impreza. Tam jest nocna jumpreza. My z racji tego, że jesteśmy już starzy, to po prostu będziemy mogli oglądać serial i idziemy spać, ale impreza jest. Okej, kochani, wpadliśmy na pomysł, żeby nagrać tego samego TikToka, którego nagrałam 2 lata temu, do 3 klipy, bo ten TikTok był nagrywany dokładnie w tym hotelu, dokładnie w tym miejscu, o tutaj. Więc spróbujmy go odtworzyć. Jak się udało, to możesz zobaczyć w moim TikToku. Zapraszam na mojego TikToczka, pewnie już tam wisi, jak było git. Czyli ty byłaś w tym miejscu, tutaj. Stwierdziłam, że nagram Wam jeszcze proces odbioru samochodu. Ja w sumie nie wiem, jak się go odbiera, ale wiem, że idziesz z kartą, tak? Tak, jak oddawałem kluczyki, to dostałem taką kartę. O, pan już bierze. Dziękuję bardzo. Pan bierze tą kartę, skanuje ją w systemie i od razu boj samochodowy będzie nam przywoził auto. W garażu, tutaj jest podziemny garaż i one są tam chowane. Czasem stoją na zewnątrz. Chyba, że masz właśnie super auto jakieś, to dostaje na zewnątrz, żeby hotel mógł się pochwalić, jakie samochody stoją pod nim. Ale nasze raczej nie stało, ich stało. Ich stało. Tak, nasze stało tutaj. Panie, zdawać tutaj dużo napiwków, bo wtedy ludzie są dla Ciebie milsi i dają od siebie więcej. Gonimy nasze auto. O, jest tutaj, właśnie widzowie. No i jesteśmy. Dzisiaj mamy wycieczkę we dwoje. Starzy są w hotelu i sobie odpoczywają. Ale mamy kadr, patrz! Patrz, jaki McLaren piękny podjechał. Hi guys! Tak jest, jak wysoko siedzicie. Moglibyście po nas przejechać i byście nie zauważyli. Jest taka szansa! Tam przed nami jest taki wielki, wysoki budynek. To była jedna rzecz, na którą chciałam iść w sumie, jak będziemy w Dubaju. Niestety się nie udało, dlatego jeżeli Wy będziecie w Dubaju i będziecie chcieli jechać do basenu Aura Pool, który jest tak strasznie wysoko, jest to basen VIP, to musicie zrobić rezerwację miesiąc wcześniej, najlepiej na te najlepsze godziny, bo oni są zabukowani praktycznie 3-4 tygodnie do przodu. Liczyliśmy, że za osobę wyjdzie około 1000 zł za wejście razem, żeby tam się też dobrze czuć. Bardzo, bardzo, bardzo dużo. Patrzcie, Łukasz chciał zabrać nas na ramkę, tymczasem ramka. My jesteśmy w miejscu, które się nazywa The Point w Dubaju i to jest naprzeciwko Atlantisa. Tam jest Atlantis. Siedzimy po drugiej stronie, to był piękny zachód słońca. A co do jedzonka? Łukasz zamówił chyba połowę całego menu. No więc tutaj jest zupa rybna. I moja rzecz to jest piękna herbatka. Marokańska herbata, bardzo dobra, polecam to. O, i kolejne rzeczy przychodzą. O, nawet tam stół dostawili. Tam się zmieściło. Patrzcie, pan nam leje i tą herbatkę się tak leje właśnie z wysoka. No
przyszła mi również szorma, ryba. Nie mam już tzatziku, bo mi zjedli. Tak. Przepraszamy. Za to mam rybkę, mam szarmę w dwóch smakach. Ziemniaczki ostre. Ziemniaczki ostre. A to co masz jeszcze? Jakiś kebab z pomidorem. I oczywiście Ola kurczaczka. Mhm. Teraz w tle słyszymy takie jakby głosy, no jest to nawoływanie do modlitwy. I uwaga, bardzo dużo z Was myśli, że jeżeli to słychać w Dubaju, to nagle wszyscy tutaj mieszkańcy rzucają się i rozkładają swoje dywany i zaczynają się modlić na środku ulicy. Otóż nie, tak nie jest. Jak ktoś chce, to idzie się pomodlić, a jak ktoś nie chce się pomodlić, to nie idzie. Dobra, wróciliśmy teraz pod hotel i stwierdziliśmy, że zrobimy Wam przegląd furek. Patrz, jakie piękne Maserati! Patrz, jakie piękne! Tak, to nasze. No popatrz! Zrobimy Wam przegląd wszystkich furek w Atlantisie. Czy to jest furaka? Tak, to jest furaka. Po prostu jest Maserati. No, McLarena pomarańczowego i piękne nasze tutaj też przyjechało autko. Idziemy dalej. Range Rover. Volvo. Volvo. I Bentley. Ale ja nie znam modeli, więc Bentley. Taka ciekawostka, kiedyś ten Bentley, tylko w innym kolorze, służył nam jako auto techniczne, jak nagrywaliśmy teledysk. Tak, ładne takie. Cały w karbonach, wszystkie dokładki w karbonie, macha w karbonie. Ma Ferrari, ten taki zielony, bardzo ładny. No i co, to tyle? Tyle z przeglądu samochodowego? No, poniedziałek. Bida. Znaczy bida. Zatem to też jest sportowe Lamborghini, tylko że SUV, nie? No ale jak wszyscy wiedzą, SUVy to nie są samochody, nie? Teraz znowu podzielimy naszą widownię. To jest osobna kategoria, to nie są samochody, to są pojazdy. Dobra, stwierdziłam, że z takim pięknym widokiem Wam opowiadam, którego nie widać w sumie. Mamy już przedostatni dzień, czyli w sumie ostatni taki, w którym jesteśmy od rana do wieczora jeszcze tutaj w Dubaju. Mega szybko mi w sumie zleciał ten czas i skorzystałam z wakacji, odpoczęłam i też zrobiłam dużo takich influencerskich rzeczy, więc nie będę później żałowała, że na przykład nie zrobiłam zdjęć czy coś, tylko mam wszystko, jestem zadowolona i teraz wybieramy się na jacht. Kurczę, ja Wam powiem tak, że dla mnie wynajęcie jachtu i pływanie po wodzie jachtem swoim takim prywatnym jest to jedno z najlepszych przeżyć. Nie wiem, czuję się wtedy jak w firmie i dużo osób w ogóle tak ma. A z ciekawostek, które miałam dla Was przygotowane, Marta zawsze wspominała, że jej najlepsze wspomnienie jest ekipowe, jest kiedy byliśmy w LA i płynęliśmy jachtem i właśnie delfiny skakały obok. Także ciekawostka taka, ja w tym samym czasie wtedy byłam na dole całego jachtu w takiej jakby sypialni i walczyłam o życie, ponieważ bardzo, bardzo mi zaszkodziło to takie bujanie się. I później myślałam, że mam chorobę morską i bałam się tych jachtów. Ostatecznie wyszło, że po prostu tam chyba tak bujało, że mnie przebujało. Także lecimy na jacht. Yeah. Patrzcie, pan nawet mówi po polsku. Po polsku. Jak się masz? Dobrze? Dobrze. Widzicie, pierwszy Polak spotkany i to pan od jachtu. Zarobiliście. Powinnaś teraz iść przed tatą, go nagrywać, jak sobie widzicie. Jeszcze w spowolnionym tempie. Nie, nie, to my zwolnimy, tato. My zwolnimy w montażu, wiesz. Ta, nie spodziewałem się takiego jachtu. Wow. Tak, tak. Mówiliśmy na takich fancy rzeczach. No, ja w szoku jestem. Ładny fest. Ej, fajnie tu! Nie, w szoku jestem. Ale to jest fajnie. Ciężkie króle. Chciałam zrobić przebitkę, widzowie, ale strasznie mnie buja, a tutaj jest tak niebezpiecznie. Musicie mi zaufać, że jest fajnie. Zobaczcie, odpływamy z takim widokiem. Wow. O, wow. Paweł z szoku. Do niego siedzi. Przyjechały do nas teraz skutery, ale to jak sobie nasi faceci poradzili, zobaczcie na kanale Pawła, bo już jest dawno wrzucony film z tego, my jesteśmy zawsze spóźnieni. 3, 2, 1. Nie no, fajnie, fajnie jest. O, tu woda jest tak słona, że ona cię wypycha na powierzchnię. Wynajęłam Jawora do tego, żeby był moim operatorem. Ocia wskoczyła, Łukasz nie umie pływać, więc w sumie to my tylko korzystamy. Możecie sobie na przykład też tutaj w pakiecie wziąć talerz owoców. Możecie również zamówić sobie kucharza i możecie również zamówić sobie właśnie skutery wodne, tak jak my mieliśmy. I to wszystko jest dodatkowo płatne. Damy znać, ile to wszystko nas oczywiście kosztowało. Tymczasem my sobie chillujemy po prostu bombkę, na dziobie sobie siedzimy i się opalamy. Więc jest super fajnie. Spróbujmy zrobić jacht tour w momencie, jak trzęsie.
Nie wiem, czy to się uda. Najwyżej spadniemy, widzowie, ale przynajmniej razem. Tu mamy dół, tutaj mamy też. Tutaj pan robi nam jedzonko. Tutaj się idzie dalej, tutaj jest do siedzenia, oczywiście szanę, wiadomo. Tutaj pan steruje sobie. Jedziemy w dół. Tu jest pierwszy pokój. Telewizor, kibelek. Tutaj jest drugie. No ale jest tu drugie. To mają panowie i mają też łazieneczkę. No, pięknie. Przepływamy właśnie obok hotelu The Royal. Jest to nowy hotel, który się budował, jak my tutaj byliśmy z ekipą i on jest o wiele, wiele droższy niż nasz Atlantis. Dojechaliśmy, Star dojechał. Trochę się spaliłam. Ale ostatni dzień wakacji to przyszliśmy jeszcze sobie na basen, się pożegnać z basenem. Taki widoczek jest. Oj, zimniejsza jest zdecydowanie. No, mi wystarczy chyba. O, tu jest ładny też kadr. O, wow. Mocho, mocho, like you. Żegnaj słońce. No idzie.